A teraz po zobaczeniu na przykład tych wszystkich odcinków uważasz, że sobie bardzo dobrze poradziła. Ja muszę uzasadnić moje pytanie. Chodzi mi o to, że ty studiujesz w tym temacie, naprawdę interesujesz się. Masz też pewne doświadczenie prowadząc już down the road, jak na przykład zachowywać się w sytuacjach, które mnie by stresowały, gdzie na przykład ja bym bez żadnej wiedzy nie wiedział, jak się zachować. No i jak sobie poradziła Basia właśnie? Moim zdaniem Basia sobie poradziła znakomicie i dlatego też ją po zdjęciach próbnych rekomendowałem. Moim zdaniem dała sobie radę znakomicie na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, kiedy była potrzeba, żeby być poważną, ona była poważną. Natomiast po drugie, to co jest bardzo ważne, w momencie, kiedy pojawiały się sytuacje jakiegoś spięcia, jakiegoś kryzysu emocjonalnego, ona znakomicie rozbija takie stany, wchodząc w pewnego rodzaju konwencję żartu. I rozmasowując pewne te stresowe sytuacje, jednocześnie nie dając bohaterowi wrażenia, że się z niego naśmiewa. To jest niesamowita delikatność i talent, żeby robić coś takiego. No i najważniejsza trzecia rzecz, dla mnie najbardziej istotna, to jest to, że Basia nie infantylizuje ludzi z niepełnosprawnościami. Nie traktuje ich jako wyrośniętych dorosłych. To jest dla mnie coś kluczowego absolutnie. To nie ma takiego zmiany głosu na taki bardziej słodki, a tak? A co ci się wydaje? Nie ma czegoś takiego. I ja bardzo mocno to zauważyłem od pierwszego wejrzenia, że tak ujmę, kiedy partnerowałem Basię podczas zdjęć próbnych i to myślę, że to naprawdę był dobry wybór. Wiem, że są kontrowersje, ale ja nie zwracam na to uwagi, ponieważ gdybym ja się miał przejmować tym, co ludzie mówią, to ja bym oszalał, szczególnie przez ostatnie pół roku. Będę podtrzymywał to, że Basia, kurde, i szatem była dobrym wyborem.